Dzień dobry. Rozwiązania ustrojowe księstwa Liechtensteinu interesowały mnie już od dawna. W 2014 roku na łamach czasopisma Profide Rege et Lege ukazał się mój obszerny artykuł na temat pozycji głowy państwa, a więc księcia tego interesującego państwa. Tak, nie pomyliłem się. Liechtenstein jest prawdziwą monarchią, w której głową państwa jest książę, a nie prezydent, tak jak znamy to z naszego republikańskiego ustroju. W dodatku, książę ma tam realny wpływ na sprawowanie władzy i bardzo silną pozycję. Liechtenstein to położone w Alpach bardzo małe państwo, którego powierzchnia wynosi zaledwie 160 km2. Dla porównania dodam, że powierzchnia naszego Koszalina to nieco ponad 98 km2. Gdybyśmy do Koszalina dodali gminę Mielno, której powierzchnia to 62 km, to wtedy mielibyśmy taką samą powierzchnię, jaką liczy cały Liechtenstein. To, że państwo jest bardzo małe, nie przeszkadza mu być też bardzo bogatym. W 2018 roku wielkość PKB na jednego mieszkańca Liechtensteinu ustępowała jedynie tej wielkości dla mieszkańca Kataru. Późniejszych danych przygotowując ten odcinek już nie znalazłem. Państwo to zamieszkiwane jest przez niecałe 40 tysięcy ludzi, co będzie ważne w kontekście uregulowań dotyczących referendum, o których będę mówił. W Europie mniej mieszkańców liczą tylko trzy państwa, czyli San Marino, Watykan oraz Monako. O ciekawostkach związanych z Liechtensteinem można opowiadać długo. Tyle wprowadzenia jednak wystarczy, bo nie o tym miał być ten odcinek. Dziś chciałem powiedzieć kilka słów o tym, jak uregulowane jest referendum i w jaki sposób jest przeprowadzane w Liechtensteinie, bo konstytucja tego państwa zawiera bardzo dużo zapisów poświęconych tej instytucji. Mimo tego, że pozycja monarchy w tym państwie jest bardzo silna, to konstytucja przewiduje przeprowadzanie referendum w bardzo wielu sprawach. Różnicą między Polską a Liechtensteinem jest m.in. możliwość wystąpienia przez grupę 1500 obywateli z wnioskiem o przeprowadzenie referendum. Referendum to może dotyczyć rozwiązania Landtagu, który jest odpowiednikiem naszego parlamentu. W Polsce takie uprawnienie obywatelom nie przysługuje. Ciekawym rozwiązaniem jest też możliwość złożenia wniosku o rozwiązanie Landtagu przez 4 gminy. Łącznie państwo to podzielone jest na 11 gmin. Oprócz tego na złożony w terminie 30 dni od ogłoszenia ustawy wniosek 1000 obywateli lub 3 gmin, każda uchwalona przez Landtag ustawa podlega referendum. Złożony wniosek obliguje więc władzę do przeprowadzenia referendum. Moim zdaniem takie rozwiązanie ma jedną bardzo dużą zaletę. Zdecydowanie zmniejsza ono ilość uchwalanych ustaw. W przypadku, gdy uchwalana jest zmiana konstytucji, to wniosek o referendum powinien być złożony przez 1500 obywateli lub 4 gminy. W przypadku, gdy wniosek o referendum zostanie złożony, to ustawa jest przedkładana księciu do podpisania dopiero po przeprowadzeniu referendum, jednakże nie jest ono dla niego wiążące. Co ciekawe, udział obywateli w stanowieniu prawa w Liechtensteinie jest bardzo szeroki. W sytuacji, gdy Landtag odrzuci projekt złożony przez obywateli, to obligatoryjnie podlega on referendum, którego wynik w tym przypadku akurat jest wiążący. Wynik referendum zastępuje więc stosowną uchwałę Landtagu. Myślę, że to interesujący przepis, szczególnie w kontekście tego, jak traktowane są obywatelskie inicjatywy w polskim parlamencie. Wielokrotnie przecież trafiają do tzw. zamrażarki i latami czekają na rozpatrzenie. Referendum w Liechtensteinie ma zastosowanie również w zakresie wyboru sędziów. Jeżeli bowiem Landtag odrzuca proponowanego przez specjalną komisję kandydata na sędziego, to wtedy musi zaproponować innego kandydata w jego miejsce, a wyborcy mogą zgłaszać swoich kontrkandydatów. Do zgłoszenia kandydata na sędziego potrzebna jest grupa 1000 obywateli. Po rejestracji kandydatów odbywa się referendum, które według naszego nazewnictwa raczej określilibyśmy wyborami. W przypadku, gdy kandydatów jest więcej niż dwóch, przeprowadzane są dwie tury głosowania.
W tym miejscu podkreślić należałoby również, że w procedurze zmiany konstytucji wymagana jest zgoda wyrażona przez obywateli w drodze referendum. Jeżeli jednak zmiana miałaby dotyczyć zniesienia monarchii, to inicjatywa przysługuje grupie 1500 obywateli. Wtedy Landtag ma obowiązek opracować projekt nowej konstytucji, a książę ma również prawo przedłożyć swój projekt, co może prowadzić do zachowania monarchii. Najwcześniej po roku, a najpóźniej po 2 latach odbywa się referendum, w którym obywatele najpierw wybierają 2 projekty, które przejdą do drugiej tury głosowania, a w drugiej turze głosują na jeden z tych 2 wybranych wcześniej projektów nowej konstytucji. W głosowaniu brane pod uwagę są zgłoszone projekty oraz też obowiązująca obecnie konstytucja. Jeszcze jednym ważnym uprawnieniem dotyczącym referendum jest możliwość zgłoszenia przez 1500 obywateli wniosku o wotum nieufności wobec panującego księcia. Wniosek ten jest poddawany pod referendum, ale po jego przeprowadzeniu to książę podejmuje decyzję zgodnie z zasadami ustawy sukcesyjnej. Tu mogę nadmienić, że wniosek taki, mimo tego, że w tym roku konstytucja będzie obchodziła już 100-lecie obowiązywania, to nigdy nie został złożony. Tutaj, kończąc już pomału, można dodać, że książę może zawetować niemal każdą decyzję podjętą w drodze referendum. Jedynym wyjątkiem jest brak możliwości zawetowania zniesienia monarchii. Poparcie dla trwania tego ustroju jest w Liechtensteinie jednak bardzo duże. Gdy książę w 2003 roku zapowiedział, że w przypadku odrzucenia proponowanych przez niego zmian dotyczących uprawnień gmin zrzeknie się prawa do tronu, zmiany te uzyskały poparcie ponad 64% głosujących. Oprócz tych teoretycznych rozważań, warto wspomnieć jeszcze troszkę o tym, jak to wszystko wygląda w praktyce. Referendum w Liechtensteinie nie jest instytucją martwą, jak mogłoby się wydawać. Było przeprowadzane już ponad 100 razy. Najciekawszym przypadkiem może być też referendum z 2003 roku, tak jak poprzednio, o którym mówiłem, którym kompetencje księcia zostały rozszerzone. Zmiana ta spotkała się z ostrą krytyką Rady Europy oraz jeszcze bardziej zdecydowaną reakcję na tą krytykę ze strony księcia, który publicznie oznajmił, że Rada Europy chciałaby przekształcić Liechtenstein w swój protektorat, ale on się na to nie zgodzi i nie pozwoli na zewnętrzne ingerencje w ustrój tego księstwa. Jak widać, nawet tak niewielkie państwo może odegrać znaczącą rolę na arenie międzynarodowej i dbać o swoją suwerenność. Myślę, że Liechtenstein stanowi przykład bardzo interesującego państwa, w którym silna pozycja monarchy nie eliminuje udziału mieszkańców w sprawowaniu władzy czy tworzenia prawa. Myślę nawet, że udział ten jest dużo większy niż w Polsce, w której ustrojem obowiązującym jest ustrój republikański. W kolejnych odcinkach również co jakiś czas będę starał opowiadać się Państwu o zagadnieniach konstytucyjnych, które nie dotyczą tylko obowiązującej obecnie w Polsce konstytucji. W planach mam m.in. opowiedzenie kilku słów o dawnym ustroju Republiki Weneckiej, który też był bardzo interesujący z dzisiejszego punktu widzenia. W następnych odcinkach jednak wrócimy do Polski. Do zobaczenia.